Witam was, kochani, serdecznie. Jestem Jokena, przed wami już 10. odcinek stworzenia supermarketu marzeń od zera do milionera. Dzisiejszy odcinek, no moi drodzy, czuję adrenalinę, bo będzie się działo. I też zastanawiam się, czy uda mi się ten challenge, który sobie założyłem, podjąć i wykonać, no bo podjąć challenge to zawsze można. Tak naprawdę, jeśli chodzi o układ sklepu, tu się praktycznie nic nie zmieniło od poprzedniego odcinka. Przesiedziałem kilka ładnych dni, co zobaczycie oczywiście później w statystykach dnia i tak naprawdę, no, pociłem się. I myślę, że można powiedzieć pierwszą taką rzecz. Dwóch kasjerów, już zaczynają się robić takie kolejki, że przydałaby się trzecia kasa. No tylko gdzie ją wstawić? No i dzisiaj mamy tą wielką inwestycję. Jak widzicie, na koncie 20 tysięcy. No tak, tak, w pocie czoła, słuchajcie, biegałem. Pracownicy sprzedawali, a ja tylko uzupełniałem towar. I tak naprawdę nic więcej, nie miałem czasu nawet robić, także dlaczego nie ogarniam? Znaczy nie ogarniam, to jest oczywiście mocne słowo. Chodzi o to, że po prostu dostarczałem cały czas tylko, słuchajcie, te towary na półki i tylko to tak naprawdę robiłem. I cała moja praca opierała się tylko na uzupełnianiu towaru. Już powoli jest to męczące, więc myślę, że właśnie chyba przyszedł moment, albo on już nadchodzi wielkimi krokami, ażeby pomyśleć o tym magazynie. No zobaczymy, zobaczymy. Może nie w tym odcinku, może w następnym, bo na pewno wiele by mi ułatwiło, gdybym mógł tak uzupełniać jakieś tam produkty, a jednak pracownik by chodził i uzupełniał. Chociaż znając życie, ci pracownicy by uzupełniali, tak jak tutaj brakuje dwóch czy trzech sprite'ów, no dobra, czterech, no to by uzupełniał. A ja mam taką metodę, że jednak uzupełniam, jak widzę, że robi się pusto. Szkoda też, że nie można tego ustawić, bo według mnie to jest taka rzecz, że na przykład powinna być taka opcja, że ustawiasz, że pracownik ma uzupełniać półkę, jeśli na przykład, nie wiem, są 4, 5, 6 produktów, żeby móc sobie wybrać, ile tych produktów jest na półce i wtedy, że ma uzupełniać. Natomiast tutaj rozbudowałem troszkę ten regał o te, jak ja to mówię, jaja level. Wiem, że to się tak nie nazywa, ale ja tak sobie mówię. Ponieważ to też tak szybko schodziło, że jakby połowa tego regału okazała się zbyt mała i zbyt szybko to się sprzedawało. O, idzie moja ulubiona pani. Dzień dobry, pani. My mieliśmy się, proszę pani, na kawę umówić. Zostaw mnie w spokoju, ty draniu jeden. Nie umówię się z tobą. O, patrzcie, jeszcze jestem za małym przedsiębiorcą. Jeszcze mi się nie powodzi i się pani ze mną umówić nie chce, ale jak rozwiniemy market, to się umówi. Dobrze, od czego zaczynamy? Jest plan na licencję. Jak zawsze, jak w każdym odcinku, bo staram się chyba w każdym odcinku licencję kupować. Natomiast powiem wam tak, tu nie sama licencja jest problemem, a miejsce na półkach, co widzieliście w poprzednim odcinku i wstawiłem ten badziewny regał, który mi się tak nie podoba. Jeszcze ta wódka tutaj obleśna, fuj. Jakby ktoś nie wiedział, to mówiłem w poprzednim odcinku, nie lubię wódki. Whisky wypiję chętnie w drinasku, wypiję, nie wiem, winko z jakąś tam panią, czy piwko, ale wódki nienawidzę. Dobrze, moi drodzy, no jest tu jeszcze taki miszmasz, no gdzieś te ziemniaki, jak widzicie, są tak byle jak pozrzucane, ale ziemniaki, by was to mogło zdziwić, że potrafią w ciągu jednego dnia sprzedaży wszystkie zejść. To jest w ogóle szok. No i moi drodzy, tak mogę sobie wskoczyć na regały, na lodówki, zamrażarki, żeby wam pokazać. Zobaczcie, ile mamy kurczoków. Kurcze blade, no tyle kurczoków. I one też ładnie schodzą, także no nic inaczej tego nie zrobimy. Natomiast tutaj ja cały czas uważam, że jest to niedopracowane, bo zobaczcie, że ta zamrażarka jest bardzo głęboka i tu spokojnie jeszcze jeden rząd na górę powinien tych kurczoków wejść. Specjalnie mówię kurczoków, wiem, że się mówi kurczaki, jakby ktoś nie wiedział. Ja sobie czasem i jaja robię, moi drodzy, bo odcinki też są troszkę humorystyczne. To jest taki biznes z humorem. Dobrze. To zaczynamy kwestię. Nie kupuję tej licencji, bo samo kupienie licencji znowu będzie powodowało to, że trzeba mieć towar na półkach, a to będzie problem. Jak widzimy, tu są ewidentnie produkty na półki. Ja tu nie widzę produktu, który miałby być w lodówce. Ale skoro zarobiłem tyle kasiorki, widzowie... No, już tyle nie mam. Teraz 16 będę potrzebował. Gdzie nam się... O, tam nam się... Czekajcie, wskoczę na ladę, będę lepiej widział. Przez okno zobaczymy, widzowie. Dobra, bo teraz nie mogę zejść z tej lady. Znaczy z lady, z kasy. No dobrze, poszerzyło nam się w tę stronę. Czyli tak jak rozumiem, to dotąd chyba będziemy mogli maksymalnie ten market rozbudować.
No nie wydaje mi się, że on miałby być duży. Dobrze, no czyli ja bym chciał ten sam sposób, widzowie, to zrobić, jak robiłem poprzednio, czyli kupić obie sekcje, tak? Czyli troszkę tutaj wyprzedać towaru, zrobić... Czy już wam mówię, jaki teraz mam plan? Nie kupujemy licencji, nie będziemy regałów przestawiali, bo to nie ma sensu. To jest według mnie bez sensu takie 10 razy przestawiać. Zrobimy to dosłownie identycznie jak w poprzednim odcinku, czyli tu dostawimy bliźniacze regały, tutaj pod ścianą kolejne. Oczywiście może uda się jakoś to jeszcze bardziej ścieśnić, no bo tak te przerwy między regałami są dosyć szerokie. Jakby się uprzeć, to może jeszcze jeden rządek regałów by nam szedł, ale to zobaczymy. Także nie pozostaje nam nic innego, jak otworzyć generalnie, widzowie, sprzedaż. Raczej tu nie ma powodu, abym miał tej sprzedaży nie otwierać naszego kramu. I teraz plan, widzowie, jest następujący. Chciałbym, tylko żebym czegoś nie kliknął przez przypadek. Chciałbym, słuchajcie, tą sekcję kupić, ale to i tak 30... Nie, już mamy level. Mamy level, bo to od 31. Także te 16,5 tysiąca muszę szybko na kasie zarobić. Przypuszczam, że będą to dwie dniówki, bo widzę, że naprawdę obroty są fajne dzienne. I wtedy, widzowie, możemy wziąć się za tą licencję. A możliwe, że już właśnie w tym odcinku, bo ja oczywiście spauzuję pewne tam działania, żeby też dla was to nie było zbyt nudne, no bo w kółko to samo, to wiadomo. Być może, jeżeli już byśmy tak zaszaleli, tylko no raczej finansowo tego nie uciągniemy, bo to jest dosyć wyższa szkoła jazdy, bo zobaczcie, tu byśmy potrzebowali 16,5, okej, uzbieramy, za chwilę będzie. Tak tutaj już jest 3,5 i 5,600, to jest no już tam koło 10 tysięcy, bliżej 10, nie? Także no to już inwestycja jest spora. Dobra, niech ludzie kupują, o, papiery wykupują, bardzo dobrze, bo ja tutaj coś z tym regałem, widzowie, chciałbym zrobić. Coś bym tutaj chciał, bo ten regał moim zdaniem się marnuje i jakby duplikuje, aczkolwiek powiem wam problem tego typu, że te duże piwa, te takie beczkowe, że tak powiem, sprzedają się strasznie i, o widzicie, już pan wziął. I jakby no taka jedna mała półka na dole na te duże piwa to jest za mało, bo one potrafią zejść błyskawicznie. Dobrze, ten papier był tu wrzucony tymczasowo, żeby ktoś mi nie zarzucał. To jest, widzowie, taka moja metoda, że ja ten papier wrzucam jak leci, żeby... Myślałem, że tu papier może jest. Bym poprzekładał te papiery. Wrzucam te papiery po prostu tak jak leci, żeby sobie stały. To jest ta sama historia co z ziemniakami, jak widzicie już... Nie, jeszcze nikt nie kupił. Jak z ziemniakami, czy z... Jeszcze tam z czymś. No, papier i ziemniaki generalnie. Także zobaczmy, jakie są kwoty zamówień. O licencji na razie nie myślę, bo mówię, wykorzystywanie takiego kwadracika... No ja mam nadzieję, chociaż mam wątpliwości, widzowie, wejdźmy sobie na górę. Mam spore wątpliwości, czy przypadkiem nie jest to tak, że jak kupimy kolejny kwadracik, to on to będzie, myślę, że chyba kupimy połowę, czyli i tak całości nie będziemy mieli odkrytej. Kurczę, no. Z drugiej strony tych regałów mi się, widzowie, nie chce przestawiać, bo ja tam wiele nie zyskam. A z trzeciej strony zaś, gdybym jednak przestawił, to mógłbym dwa wstawić regały i nowe produkty by tu weszły. Widzicie, no tu jest zawsze taka ciężka decyzja, nie? Zaraz zobaczymy, czy to się da w ogóle, czy to się nie da. Czekajcie, spróbujmy. Tego regała przesuwać, no to tak. Do dy to wygląda, do dy. Ale to jakby, no wiecie, wiele rzeczy do dy będzie wyglądało. No spróbujmy. Spróbujmy, słuchajcie, zaryzykujmy, bo jak widzę, że zmiana decyzji. Skąd jest zmiana decyzji? No to już wam tłumaczę, dlaczego zmieniłem decyzję. Czemu to jakieś gzymsy dziwne, kurde... Cycki, czemu to nie może być prosta ściana, tylko w ogóle te ściany tu są krzywe, chciałbym taką reklamację zwrócić. Dobra, przestawimy to tak. Ja chcę jak najbliżej okna. Słuchajcie, a i tak nie wejdą dwa regały, ale lipa. Powiem wam jedną rzecz. Nie ma co marnować czasu. Tu i tak na początku jest wiele rzeczy nieidealnie. To tak może sobie stać ten regał z tą mąką, no kurde. Czekajcie, zrobimy jeszcze inaczej. Ja nie wiem, czy to wypali, czy to nie wypali. Aha, gościu chciał kupować, ja mu regał sprzątnąłem sprzed nosa. Dobra, słuchajcie, kupię z dwa regały. Będę się nad tą sekcją jednak zastanawiał, bo chodzi o co? My mamy zarobić.
A żeby zarobić, to musimy mieć towar. I to widzicie, kółko się zamyka. Wiadomo, że nowe towary to wyższe zamówienia. My sobie możemy chcieć rozbudować to bardziej, ale jak widzę, nie rozbudujemy tego tak, jakbym sobie życzył. Więc jedynie, co możemy zrobić, i tu idziemy znowu przez gzyms, kurde, mi nie pasuje regał. I jak widzicie, moi drodzy, sytuacja wygląda w ten sposób, że wiele rzeczy robimy bardzo tymczasowo. Na spontanie, tak? Niby mówiłem, że nie będę tego wykorzystywał, teraz jednak to wykorzystuję. To jest po prostu spontaniczna zmiana zdania. I tak jak sytuacja się kształtuje, nie? Jak to było powiedziane w filmie Ladies, sytuacja kształci się tak. Dziewczyny robiły sobie Sylwestra w sierpniu bodajże. No nie, no tak nie ma opcji. No widzicie, no i troszeczkę nam się plany komplikują. Ale jakbym się uparł, no nie wiem, czy się uprę i wstawię jeszcze jeden regał. Tu raczej będzie ciężko. O, ciemno. Światło by się przydało. Ale to już nie wiem, czy chcę aż tak inwestować. No, to nic tu więcej, widzowie, nie wymyślimy. Jakby nie patrzeć, dwa regały zyskaliśmy. Ale to tak do duszy to wszystko. To już nie ma znaczenia. Tutaj nie musimy tak upychać. Niech to już chociaż wygląda. Już niech na środku sobie stoi ten regał. No tu jak się bym uparł, to bym jeszcze jeden też może wstawił, ale generalnie już tu nic nie wymyślę. Nie chce mi się z tym kombinować, ale światło... Zaczekajcie, w sumie stać nas na światło. Licencji jeszcze nie kupię. Licencję kupię następnego dnia, że tak powiem, roboczego. Będzie następny dzień, widzowie, roboczy, żeby nie było, że jakichś produktów komuś będzie brakowało. No widzicie, to jest ciężki chleb tutaj, orzech do zgryzienia. To nie jest, widzowie, takie łatwe taki sklep tutaj prowadzić. Niby to takie proste, a wcale to takie super proste nie jest, bo trzeba rozkminiać. Ja absolutnie nie narzekam. Dla mnie to jest adrenalina, słuchajcie. Dla mnie to jest taka fajna adrenalinka. No dobra, tu może gdzieś dajmy tam. O. I chyba starczy tych świateł, bo nie wiem, jak tam z rachunkami za prąd później. Krzywo są te światła, bo ja nie mam takiego... Kurde, mi się taka jakaś by przydała linia pomocnicza, żebym wiedział, że robię prosto. No i tutaj możemy nowości wstawić, widzowie. Niech trochę powykupują, to może i... Coś niecoś się pomyśli. O, wykupili sosy ostre. Kurde, może cenę trzeba podnieść. Za niska cena, tutaj chleby się walają. No jak widzicie, no tu się wiele nie zmieniło. Niestety czasem mi się kartony gdzieś walają. No przecież nie wyrzucę, słuchajcie, kartona z chlebem, prawda? Także czasem kartony się walają. Kurczaków słabo kupuję. Dobra, piwka są w lodówce. Tu jest ta nieszczęsna półka, ale myślę, żebym jej nie wywalał. O, zobaczcie, widzicie, piwka poschodziły. Tu zeszły, także no tylko ten papier jeszcze, jakby mi ktoś kupił, to ewentualnie tu by mogły być regał z piwkami i tam ewentualnie te chipsy, znaczy te, dla mnie to są nachosy, a nie chipsy. Nie wiem, czemu to się chipsy nazywa, mi to na nachosy wygląda, czekajcie, tutaj. To te nachosy bym wstawił po prostu tam do piwek, bo to pasuje do siebie, to wtedy tu nie wiem, co wstawimy. W ogóle zobaczymy, jakie nowe produkty. Niech pokupują... No dziwnie to mi, dlatego to jest oczywiście dowód, widzowie, dlaczego ja nie lubię po takich kawałkach rozszerzać tego sklepu, dlaczego wolę to rozszerzyć już konkretnie, bo tutaj się nie da jakby wykorzystać tego miejsca, no raptem dwa regały nam weszły, ale że jestem troszkę, bym powiedział, widzowie, zdesperowany, bo można by to tak powiedzieć, że troszkę zdesperowany jestem, jeśli chodzi o miejsce. Jeszcze chodzą, kupują, to jeszcze, o zobaczcie, jakie kolejki, widzicie? Przepięknie. I tak, a zobaczmy tutaj, bo możemy tutaj zajrzeć naszym kasjerom. Czekajcie, jakbym tak stanął. Nie wiem, jak mam stanąć, tak? Czy to będę widzieć? O, mogę tu stanąć i patrzeć, ile tam na kasie się nabija. Przy czym jestem bardzo troszkę rozczarowany tymi kasjerami, że oni tak strasznie wolno to kasują. Także o, 90. Tutaj też jakaś kwota. No i zobaczcie. Jakby ktoś się dziwił, czemu mi tak szybko kasa leci? Mieliśmy... Na koncie, no nie pamiętam już ile mieliśmy, ale kupiliśmy inwestycyjne, było poniżej 10, chwilę, moment i już jest 11 tysięcy, właściwie 12 to chyba będziemy mieli. O, tutaj za stówkę pan kupił.
Ciekawe, słuchajcie, czy gdzieś padnie rekord. O, 146, widzowie, 150, ładne zamówienie, ale chyba, jak dobrze pamiętam, rekordowym było 170 parę dolarów. Jak dla mnie złotych. O, i zobaczcie, kawy się posprzedawały. Także takie drop i według tego teraz mogę uzupełniać, bo zamawiając jeden karton, nic mi nie zostaje, nic mi się nie wala po podłodze. I dlatego taką metodę, widzowie, obrałem. No tutaj może się wala, ale już się nie wala. Zobaczcie, cyk, cyk, cyk. Pyk, pyk, pyk. I pozamiatane i po sprawie. A tutaj da się ten może papier? Nie da się. Czemu miałoby się dać? By było zbyt piękne. Tutaj mamy jakieś frytasy. Nie wiem, czemu na ulicy się walają. Ale już się nie będą walały. Proszę bardzo. Widzicie, jakie to jest piękne wszystko? Także takie rzeczy mnie kręcą. Chciałbym oczywiście w dzisiejszym odcinku, tak jak zakładamy, chciałbym rozbudowę zrobić podwójną, także będziemy troszkę pauzować. Ja gdzieś tam, no, co jest to samo? To nie te same? Coś musiałem źle ustawić, jajka, widzowie. Coś tu źle poustawiałem. To chyba nie, a nawet nie można do kartona. Ach tam. Chyba, że nie jest on pusty. A no nie jest pusty. Dobra, widzicie. Dobra, kończymy dzień. Enter. Jak to wygląda? Dzień 46. No niestety 7 produktów było za drogich. Zobaczcie, obrót. 3100 mamy, moi drodzy, obrotu. Na koszty inwestycji to ja nawet nie patrzę, także nawet nie patrzę. Dobrze, światełko zapalamy i teraz co? Nowe produkty, tak? Póki sklep zamknięty, to możemy nowe produkty. No na razie o regale mogę pomarzyć, żeby go gdzieś stawić. Zobaczmy, co my tu kupiliśmy. Oczywiście to piwo się sprzedało, to już możemy dokupić. A, bo nie ma nowych produktów, bo ja licencji nie kupiłem, widzowie. Ja tu sobie mogę szukać. Dobrze, 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 dobrze. To tutaj tak, te chipsy też. O, jakieś nowe chipsy. Jakaś jeszcze inna mąka. Tutaj jest jakieś chyba pire. O, pieprz, ryż. No to zaraz zobaczymy, gdzie to powstawiamy wszystko. Nie chciałbym wszystkim iść na nowy regał, że nie chciałbym mieć bałaganu. Moi drodzy, nie chciałbym mieć bałaganu, więc zobaczmy po kolei, co my tu mamy. Zacznijmy może od mąki. No dobra, tutaj są mąki, tutaj są mąki, to w zasadzie to nawet może tak być. To naprzeciwko może być mąka. Nie ma, widzowie, problemu. I teraz tak, tu bym wstawił pieprz. Skoro tu jest sól, to tu bym wstawił pieprz. Czyli te bym przestawił, już sobie przestawiłem. Dobra, no trudno, jedna zostanie. Te chipsy trzeba stąd wziąć, znaczy te. Dobra, czyli mąka nowa, spoczko. Tutaj jest jeszcze jakiś ryż, no to tu są makarony, tutaj jest ryż. O, to tu wstawimy ten ryż, tylko weźmiemy te chipsy. Pięknie, znaczy... Aha, 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 weź tu się odnajdź teraz. Co jest gdzie? Dobra, odstawimy tą mąkę, widzicie, widzowie? To nie jest wszystko takie hopsiupa, jeszcze muszę pamiętać, słuchajcie, żeby ustawić ceny, bo tu jest dużo sytuacji, które się dzieje. Ja do was często o czymś mówię i potem się wieszam. Jest pire, musi chwilę poczekać to pire. To też będzie... Nie, tu nie będzie pire. Co tu będzie? Jakiś, to jest jakiś, nie wiem co, jogurt? Czy... Ryż, ryż, ryż. No ryż, dobrze, ale chipsy jeszcze były zamówione tu. Tu jest to piwo. No to piwo niech chwilę poczeka. Gdzie mogą być chipsy? Tu jest jakiś chleb. To jest sandwich coś tam. O! Kościół mnie chciał rozjechać, widzowie. Czy wy to widzicie? Dobra, są chipsy. To zrobimy tak. Chipsy damy tu. Albo i nie damy. No, to sobie dałem. Mhm. No nic, ale może mi się uda coś... Dobra, dobra, uda mi się ściągnąć z półki chyba. Pięknie, zobaczcie, jakie mam szczęście. I tutaj damy ten ryż. Jak widzicie, cały czas, widzowie, żeby nie było. Ja cały czas staram się bardzo tematycznie do sprawy podchodzić i mieć porządek. Długo, długo na początku walały mi się te kartony i nadal mi się niestety walają. O, dobra, da się papier. Idealnie. Idealnie. To jest jakiś chlebek, to może nie, bo to zaraz sobie będziemy planowali. Tu jest jakiś ryż, 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 ryż. Ale jak widzicie, bardzo mocno, widzowie, się staram, jak tylko potrafię, się staram, żeby jednak to jakieś ręce i nogi miało w tym układaniu. Staram się jak mogę i staram się tak towar zamawiać, żeby się nic za dużo nie walało. Nie wiem jeszcze, co z tymi chlebami, bo nie mam miejsca. Tu jest ryż, to dajmy ryż.
chyba po dwa zamawiałem. Widzicie, nie pamiętam po ile czego zamawiałem, także nie jest takie hop-siup. Ale mnie to kręci. Mnie to, słuchajcie, właśnie kręci, że można sobie tutaj... tutaj jest pieprz. No pieprz chciałem dać koło soli. Czekajcie, gdzie ta sól była? Tu. No dwie półki na sól chyba wystarczą. Te ziemniaki najwyżej się z dołu weźmie i się wstawi tam też pieprz. Dobra, pieprz może być. Tak jest chyba spoczko. Co tu jeszcze? Co tu jeszcze? Co tu jeszcze? Tutaj są te chlebki, tutaj ktoś mi coś... Aha, to też jest chleb. No dobrze, chleb się nie może po ulicy walać. Tylko słuchajcie, chleb mamy tu. Jakbym te susu przestawił, albo te, tylko tak to nie będzie takie hop-siup, to ja bym ten chleb obok chleba wstawił. A teraz to sami widzicie, że kombinacja będzie... Dobra, musimy ten chleb koło mąki wstawić. Nie mamy wyjścia, widzowie. Nie mamy wyjścia. Chleb koło mąki jeszcze w miarę pasuje. Oj, się tutaj powiesiłem na drzwiach. Czyli w sumie nie zbiednieliśmy. Jakbym się uparł, to myślę, słuchajcie, że oczywiście mam plan, żeby te wszystkie nowości, to już jest chyba dla was oczywiste, ale jeśli dla kogoś to nie jest oczywiste, to od razu mówię, że chciałbym, żeby te wszystkie nowości oczywiście, moi drodzy, były po 4 sztuki. Czyli takie 4 półeczki. To jest takie według mnie, słuchajcie, minimum. A, lampa. Nie chcę na razie lampy, bo się za prąd nie wypłaca. Za dużo tej lampy kupiłem. Na pieprz na razie nie mamy miejsca. Tu jest lampa, tu jest to pire ziemniaczane. No to też z tym pójdziemy tu. No trudno, koło chleba. No co zrobisz? No. Nie tak bym to widział, bo bym w sumie to pire by lepiej na tamtej półce pasowało, gdzie jest sól i pieprz, a sól i pieprz gdzieś tutaj dać. Ale pytanie za 100 punktów. No właśnie, widzicie, to nie jest tak... Chyba, że przyjdę z kartonem od... Czekajcie, zostawmy ten karton tu. Chyba, że przyjdę z kartonem od pieprzu i wtedy przestawimy. Bo do kartonu od pieprzu wejdzie sól. Dobra, już będziemy mieli jakiś tam w miarę porządek. No, tu sobie może pieprz stać. Czekajcie, gdzie? Tu. Dwie półki wolę mieć zapełnione. Ładny ten pieprz, taki w takim młynku widać, chyba, jak dobrze widzę. Taki kręcony w ziarnach, bardzo lubię taki pieprz. Używam bardzo dużo, słuchajcie, ja nawet wam powiem szczerze, możecie się śmiać, ale jak na przykład, tak mnie dziadek tego nauczył, jak rosołek jest na obiad, zazwyczaj w niedzielę, to zawsze, słuchajcie, do rosołu muszę sobie pieprzu dodać, to właśnie do każdej zupy dodaję pieprzu. Zawsze. Dobra, to soli możemy dodać. I teraz tak, teraz sytuacja by wyglądała tak, że te pire no mogłoby tu sobie stać, ale jak już robimy porządek, to bo jest ryż, jest spaghetti, to pire pasuje. Tu też jest jakaś tam rodzaj pasty. Nie wiem, to są chyba jakieś penne, to jest chyba jakiś makaron. Nie jestem do końca przekonany, bo to opakowanie to mi bardziej na chipsy wygląda. Dobrze. A tam cukier to się gdzieś wstawi. No i zobaczcie, i w ten sposób możecie być, widzowie, ze mnie dumni, bo po rozbudowie jednak jest jakiś porządek, jednak nie jest tak byle gdzie powrzucane. Dobrze, czyli tak, jeden karton pire, to są jeszcze jakieś nowe chipsy, to wiecie co? Damy koło wódeczki, nie damy. Szkoda, że się nie da. Chipsy, kurde, gdzie te chipsy wrzucić? Jakiś... No trudno, wrzucimy na nową półkę, no tu koło soli i koło pieprzu, no. Jakby to tam się nie gryzie, nie? No co zrobisz, jak nic nie zrobisz? A ziemniaki da się wyciągnąć? Nie da się ziemniaków wyciągnąć. Nie. A tu co jest? Tu jest to... A, tu też nic nie zrobimy. Kurde, teraz czekajcie. To poprzestawialiśmy, dobra, to ten karton tu nie jest potrzebny, można pieprz jeden zamówić. Tutaj są... A, tu jest jeszcze jakiś ten cukier... To jest cukier. A myślałem, że jogurt. Wiecie, cukier to tu by pasował, tylko nie wiem, co zrobić znowu z tymi żelkami. Ale jak już to się po... O, chleb się sprzedał jakiś. Już karton do zwolnienia. Zobaczmy, czy tu się... Też się nie da. Kurde, to są, widzicie, kurde, akcje. Czy nie da się w karton czegoś wrzucić. Dobra. No nic, a może da się te... A, bo tu są te żelki, to po co one tutaj są? To tutaj one nie muszą być. Po co podwójnie żelki mamy? Dobra.
Ogarniemy, widzowie, ogarniemy. Nie bójcie, żaby, ogarniemy. I tutaj jest jeszcze ten cukier. Dobra, dobra, to tak. A tu co tu się... A, to się... No na czosy muszą mieć dwie półki, także... Z tym nic nie zrobimy. No i się zaczynają kartony walać. Dobra, tu widzę, że kawa mi brakuje. Ta kawa, nie wiem czemu ona tak się sprzedaje, słuchajcie. Rewelacyjnie. Dobra, to jeden chlebek, jeden ryż, czy tam dwa ryże, już nie pamiętam, co miałem zamówić. Mąki dwie, dwa pire, a to nie ucieknie, słuchajcie, inwestycjone. Znacie moje podejście do inwestycjone. Widziałem, że gdzieś majonez, ketchup i ostry sos się sprzedały. Szkoda, że tylko 10 produktów na raz można zamawiać. To jest w ogóle dla mnie niezrozumiałe, moi drodzy. Dlaczego na przykład nie 20? Kawa. No i co? Ziemniaki na razie nie przestawimy chyba, ale mogę spróbować karton po to wziąć. Tam coś z frytkami było, chyba mało frytek czy czegoś. Nie wiem właśnie, czy miód, czy Nutella. A zamówimy, widzowie. Ja tam jak... O, te żelki trzeba przestawić, więc... Czasami zamawiam coś po to, żeby tylko przestawić z półki. Sól z tego, co pamiętam. I jak tam dobrze widziałem, to... To te nasze oliwy średnio... Na półce. A dobra, mąkę też zamówimy. Mąki kupują, słuchajcie, mąki kupują. No mógłbym teoretycznie już otworzyć sklep, ale wiadomo, że muszę ceny ustawić. I to najpierw zrobię, a później sobie w międzyczasie już to... Będę kombinował, a się niech sprzedaje. Da się? Nie da się. No, szkurde się nie da, no. To czekajcie. Nowa mąka. Uwaga. Ile ta nowa mąka, widzowie, kosztuje? 9,49. To jakaś naprawdę premium. Jakaś naprawdę premium ta mąka. Chipsy. 6,20. Oczywiście, słuchajcie, pozmieniałem ceny. Patrzyłem wszędzie. Na cenę sugerowaną, żeby nie było zbyt... Tylko zbyt często te ceny się niestety zmieniają. To może ta sól potaniała. I słuchajcie, moi drodzy, dość mocno... A dobra, niech będzie równe 9. Dość mocno popodnosiłem ceny. Żeby były tak na styk, wiecie, według ceny sugerowanej. Bo musimy zarabiać, przecież chcemy rozbudować sklep. My musimy zarabiać. My nie możemy jakiejś marży mieć tutaj... nędznej. Wiecie, jak jest. My nie możemy mieć nędznej marży. My musimy się rozwijać, a żeby się rozwijać, to... Może spróbuję, słuchajcie, w następnym, którymś z następnych odcinków, może w następnym, zobaczymy. Może, widzowie, spróbujemy podnieść w ogóle dużo cen na wiele produktów. Tu coś nowego było? Coś mi się kojarzy, że było, ale tak mi się chyba źle kojarzy, bo nie widzę. Tutaj wszystko jest, to są te chipsy, ale one już cenę miały. No, czyli co? Czyli wszystko. Zaraz będzie, na bank będzie coś, że... Zobaczycie, na bank będzie coś, że sprzedaję po cenie zakupu. Na bank. Na bank czegoś nie ustawiłem, znając siebie. Dobra, słuchajcie, można ruszać z niem. Ja cały czas tu powiem uwagę do twórców gry, może napiszę im to na Discordzie, że jednak ta brakuje tej skali czasu. A tu się wyprzedały ziemniaki, to czekajcie. Jak tu się wyprzedały, to te możemy wziąć. Które możemy wziąć? Te, bo to się sprzedaje. Ryżu na razie... Czekajcie, czy chcemy tej... No mąki bym chciał, tego chleba też chciałbym, ale tu można dwa ziemniaki wrzucić. O, niech sobie tak będzie. Wtedy ryżu mamy więcej. Dobra, o to mi chodziło, moi drodzy. Karton w kąt. Do tego dążyłem, czyli wtedy to... Tadam, widzicie jak ładnie. W ogóle będę musiał, powiem wam szczerze, chyba jakiś duży regał poświęcić na same ziemniaki, bo jakby z tymi ziemniakami cały czas nie ogarniam, nie? W tym sensie, że niby je gdzieś tam, widzicie, w dół wrzucam, ale cały czas te ziemniaki tak schodzą, że nie nadążam. Dobra, jeszcze to miałem przestawić, znaczy, ale w sumie sprzedaż może sobie lecieć. No na razie niech będą sobie te bombelek. Te bombelki niech będą sobie tutaj. No bo tutaj, no oczywiście, że nie... A tu jeszcze jakiś cukier miałem wstawić. Czekajcie, to może z góry... O, to ja tu wszystkiego nie przestawię. To co ja mam zrobić teraz? Czekajcie, to może jedno może sobie być na samym dole. Jedna partia, ale to i tak chyba wszystkiego nie wezmę. Wezmę? Nie wezmę. Ajajajajajajajajaj. No i wlazłem w ścianę, kurde.
Dobra, czekajcie, tu się jeszcze da. Luzik, 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 arbuzik. Luzik, arbuzik. Oby się udało. Dobra, udało się. No to gitarka. I wtedy to stoi sobie tutaj i sobie czeka na swoją kolej. Dobra. I co? Tam jakiś cukier był, bo my jakiś cukier zamawialiśmy. I tam jeszcze widziałem tego jednego susu cukru, jest mało. To było to chyba. To jeszcze na to trzeba cenę. To dobrze mi się kojarzyło, że na coś ceny nie ustawiłem. Dobrze, że mam, widzowie, pamięć wzrokową, tylko że jak się czasem zamotam, bo robię za dużo rzeczy na raz, ale to chyba każdy z nas tak ma, to potem zapominam o wielu rzeczach. Uj, strasznie mała marża na tym cukrze. Także dajemy na fulla cenę. Dobra, widzowie, otwieramy kram, a resztę będę w międzyczasie już uzupełniał i niech się sprzedaje. A tu po prostu po kolei pouzupełniam jak leci, jesteście świadkami jak ja to mniej więcej robię. No tu mi wyszło fajnie, no bo jest jakoś tam tematycznie, są ryże, spaghetti. Może można by się czepiać, że mogło być, nie wiem, kolorami poustawiane czy inaczej, ale wiecie, czepiać się zawsze o coś można, ale zawsze się znajdzie powód do czepiania się, jakby nie patrzeć, moi drodzy. Tutaj ten ryż chyba jeszcze jeden. A tu mi ten karton z tymi nachosami przeszkadza. Ale to też nie ma wyglądać, to ma po... Znaczy wyglądać ma, no bo... A, wyglądać ma, no bo wiadomo, że ludzie też wzrokiem kupują. No nie oszukujmy się, widzowie, dobrze, chyba każdy z nas o tym wie. Ale ten karton w drzwiach to tak jakoś... Chyba najgorsze, co mogłem zrobić, nie? Postawić karton w drzwiach. Dobra, mąkę dodajmy, bo tutaj mogą tą mąkę prestiżową kupować. Jakaś naprawdę premium mąka. Jak jest taka droga, nie wiem jaka tam marża na tej mące, bo nie pamiętam. Ale my teraz idziemy w obroty jak najwyższe. Dobra, oliwę też sobie ustawimy. Także co, widzowie, jaki jest plan? Mamy 7200 na koncie. To nie jest wcale tak, wiecie, dużo pod kątem tego, co chcemy zrobić, bo ja bym chciał jeszcze w tym odcinku jedną licencję kupić, ale już jestem raczej pewien, że jak widzicie, w tym sposobem, jak ustawiamy, już miejsca nie znajdziemy na nową sekcję produktów, także tylko co mogę zrobić, to jedna butelka musiała mi zostać, wiecie co? No źle wyliczyłem, źle. Weźmy te kartony, co się walają puste. To myślę, moi drodzy, że dwa dni bym pewnie musiał przelecieć, bo to pire chyba miejsca nie ma, bo tam były ziemniaki pod spodem, tutaj co, ziemia, nie, nie? Dobra. Plan jest taki, że dwa dni przelecę i chciałbym, słuchajcie, tą rozbudowę zrobić. Kolejny. Czyli 16 tysięcy mam do uzbierania, to jest już spora kasa, bo to by dwa razy więcej niż mamy teraz. Ale 16 tysięcy chciałbym uzbierać na koncie. O, widzicie, poprzestawiałem, już się gubię. Czemu ja tą mąkę zamówiłem? A, tutaj trochę brakuje, no ale tak, żeby dużo brakowało, to... Dobra. To już chociaż w kąt postawmy, jak już obiecałem widzowie, że będę pilnował porządku, to... Jeszcze te keczupy. Dobra, to mamy ogarnięte. Nie, gdzie, jakie tam pire? Znaczy ja lubię pire, ale swoje własne, bo takie kupne to... Sam wolę ziemniaki zagotować i zrobić pire, podusić ładnie. Dobra, jeszcze jeden sos ostry, ale... Co to się stanęło, że oni tak sosy ostre pokupowali, widzowie? Jeszcze miodek, widzę, też wykupili chyba. Dobra, keczupy. Idealnie keczupy uzupełnione. Widzicie? I ten sposób mi się sprawdza, bo jakby nie mam kompletnie stresu, to co to jest? Miód. Nie mam kompletnie stresu, żeby tak latać, a i tak latam jak oszołom, uzupełniając na przykład ziemniaki czy kurczaki. Pięknie. Także ta forma zatowarowania na półkach, jak widzicie, się sprawdza. Jak dla mnie jest ona idealna. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, ten sos ostry jeden pewnie trzeba i jeden karton majonezu, to koniecznie, może jedno spaghetti jeszcze. Już tam pani jest z czegoś niezadowolona, nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego pani niezadowolona, dobra. Wywalmy karton. Już znając życie, te piwa się pewnie sprzedały, więc już na wszelki wypadek kupię. Jeszcze się nie sprzedały, ale... Dobra, to słuchajcie. Teraz mniej więcej wiem, jak się sytuacja kształtuje. No nie wiem, co to za produkty. Nie wiem, jak one wpłyną na naszą jakąś tam, widzowie, sprzedaż. To już niech sobie karton mąki też czeka. Jeden karton piwka.
gdzieś ten ostry sos, no to też z jeden i tam coś jeszcze mi po drodze brakowało. Ale żebym to ja wiedział, a spaghetti chciałem domówić. Już dużo tych produktów się robi, słuchajcie. Dużo się robi, widzowie, znając życie, ale dobra, nie musimy się o to martwić. Możemy następnego dnia domówić. Tam chyba chciałem sól. No i chyba wszystko. Nie wiem, pewnie znając życie o czymś za... A, susu. A widzicie, cena poszła do góry, dlatego mi susu wykupili. To dla te... I już mi kawę wykupili. No kurde, i widzicie? I tak wygląda moje latanie poza odcinkiem. Gdzie, no ja ten, tą dniówkę pracownicy, wiadomo, zasuwają za mnie. Dobra, tutaj nie ma tego papieru i nie ma być już. Pracownicy, słuchajcie, lata, kasują, a ja tylko tak latam. I zobaczcie, już mi wykupili ten. Już mi sos ostry wykupili. Widzicie? I tak wygląda moje działanie poza odcinkiem. Tak, czy w przerwach między odcinkiem. Jakby ktoś się dziwił, jak właśnie moja praca wygląda, to tak to właśnie, widzowie, wygląda. Także myślę, że to już jest taki moment, w którym ten magazynier by nam się przydał. Przy czym? No niestety, jedna wada jest tego taka, że ja i tak będę musiał, moi drodzy, te kartony zrzucać do magazynu, żeby łaskawie pracownicy je uzupełniali. Także, tak wiecie, no, ale kolejka, jak tam kasa leci? Leci coś kasa, czy nie leci ryż jeszcze? Także to też nie jest tak kolorowo, jakbyśmy to sobie mogli. Tutaj mi wykupili jakieś te, kurde, ryże, te drugie. Czemu mi? Kupujcie wszystkie, te białe. Co to jest, cena jakaś za niska na te ryże, czy co? Co to się stanęło, że mi ryże kupują? Widzicie? I tak właśnie ja wam mówię, żeby nie było, że się opierdzielam. Ktoś was powie, że się opierdzielam. Czas szybko leci, ale jak widzicie, nie ma zmiłuj. Nie ma, widzowie, zmiłuj. Ja tutaj... Dobra, będzie trzeba chyba jeszcze jedną pakę. A tu co mi zostało? Oliwka. Dobra, to już ten karton się pozbądźmy. Widzicie, ziemniaki pokupowali. Tam dobrze, że w kącie one leżą. I tak, tak, ja to robię. Tylko nadal uważam, że dniówka jest za krótka. Ja bym to chciał mieć dwa razy dłużej niż jest obecnie. Dla mnie by było spoko, gdyby było dzień trwał dwa razy dłużej. Ale żeby każdy mógł sobie jednak ten czas sam ustawić. Tak by było najlepiej. Żeby to gracz decydował o... No już marudzą, że są kasy pełne. Mówiłem wam, że marudzą. No mówiłem wam, widzowie. Przecież... A, tu jeszcze tego nie rozładowałem. Nie wiem, czemu ja to tutaj rzuciłem. Co ja tutaj mądrego zrobiłem? Także te, jakby twórcy taką rzecz po prostu wprowadzili, ja naprawdę bym się nie pogniewał, moi drodzy. Masz wszystko, wszystko. I zobaczcie. Zobaczcie, jak to wygląda. Jest koniec dnia. My oczywiście dnia nie kończymy, bo zobaczcie, jaka jest kolejka. A na koniec zawsze ludzie najwięcej kupują. O, z tą kawą to tu widzę, są jaja. Zobaczmy kwoty, widzowie. Tylko muszę tak stanąć, żeby widzieć. Tu już może być ładne, bo pani trzy kurczaki kupuje. No to droga pani, ma pani chyba wielką rodzinę. Wielką? Nie, 84 tylko. Jak widzicie, już dział chemiczny, który ostatnio otwieraliśmy w poprzednim odcinku, nam się też pokurczył. Zobaczcie, widzowie, jak nam się... Znaczy pokurczył, sam dział nam się nie pokurczył, tylko produkty, zobaczcie, a mamy... To widać wtedy namacalny sposób, nie? Że czegoś... O, papiery toaletowe wykupili wszystkie. Kurde, nie ma papierów, zobaczcie, ja i tak już nie zamówię, nie ma papierów. Czyli jednak będzie produkt, którego nie ma. Widzicie? Dlatego, widzowie... O, zobaczcie, jak mleko zeszło. I dlatego, moi drodzy, musi być jakiś specjalny regał tylko na ziemniaki. Ja może bym tu wstawił, kurczę, jakbym się uparł. Niech już tu będzie ciasnota. Musi być specjalny, nawet podwójny regał na ziemniaki i tak samo na papier toaletowy, bo ja mimo na początku, słuchajcie, ten plan, który sobie zrobiłem, że papiery wrzucałem na dół, wszędzie, gdzie się dało i tak samo ziemniaki, ten plan się sprawdzał, ale zobaczcie, w momencie, kiedy... Zobaczcie, jak wykupili towar, nie? Także jakby no teraz nie mogą być na dole papiery, bo nie mamy na to po prostu miejsca. Tu też przecież na początku sobie papiery leżały, a teraz zobaczcie, majonezy znowu wykupili. Także a naprawdę tego towaru wcale mało nie mamy. Czokpików zobaczcie, jak mało. Tam pan niezadowolony też poszedł, nie wiem, patrzeć przez okno. Proszę pana, a to pan Morawiecki był ten w okularach, tak?
Jest pan Morawiecki. A czemu pan Morawiecki przez okno patrzy? Halo, może pan podsłuch mi tu? Jakiś zamontował jakiegoś Pegasusa. Halo, może mi pan odpowiedzieć na to pytanie? No niech pan nie ucieka, no. Proszę pana. A nie tam, nie wiem jak pan ma na imię. Mariuszu? Mateusz. A nie Mateusz. Mateusz, wajchę przełóż. Halo. No panie, szanowny panie polityku. No niech mi pan powie, dlaczego mi tam pan przez okno zagląda. Znaczy, gdyby pan jeszcze z drugiej strony patrzył, co jest w sklepie, ale... Czemu pan przez okno się patrzył? A, nie pogada, nie miły to taki facet, że... Nie porozmawia, nie odezwie się. Nie zna się chyba na żartach. Dobra. Także widzicie, tak to widzowie wygląda. I oczywiście, no... Nie da się całkowicie uniknąć sytuacji z kartonami. Dobra, to te żelki. Bo powiem wam tak, moi drodzy. Ja coś bym zrobił, kućwa, z tymi żelkami. Gdzieś bym je wstawił. Może tu dwie półki wystarczą na żelki pod tym cukrem. Bo tutaj by można zrobić taką całą ogromną półkę na ziemniaki. Jest to, widzowie, jakiś plan. Dobra, a tu co jest? A tu nic nie widzę w tym kartonie. Pusty karton. Jakieś jajka były. Już bym wyrzucił. Były te? Te, które to były. Te. Dobra. To już nie ma jajek. Widzicie, zobaczcie jeszcze jaka kolejka. Już po zamknięciu już mamy ile? 10 tysięcy przekroczone. Także jak widzicie, fajnie. Ja sobie oczywiście pokażę wam podsumowanie tego dnia, bo będziecie widzieli nasze całe inwestycje, które poczyniliśmy w nowe towary i tak dalej. Ale myślę, że sobie przesiedzę i zerknijmy jeszcze do komputera, bo zanim oni skasują, to mamy chwilę czasu. Strasznie wolno ci kasjerzy kasują. Nie mamy pożyczek, co jest plusem. I oczywiście pewnie na jakąś pożyczkę się... Aj, jak ja to widzę, widzowie. Serce boli. Czyli tak, na kolejne jakieś tam produkty to musimy mieć 42 level, ale mi się wydaje, jak ja zrobię pauzę i te parę dni przesiedzę, to ten level się wbije, bo on idzie dosyć szybko przy takiej sprzedaży. Bardziej zastanawia mnie to, to na to nas niedługo będzie stać, ale bardziej zastanawia mnie, ile to nam da więcej miejsca. Bo jednak podstawą na licencję jest miejsce. Tu jeszcze w ogóle mamy na 42 kilka licencji. No nie wiem, nie zastanawiamy się... O dobra, możemy zakończyć dzień. Nie zastanawiajmy się naprzód. Dzień, słuchajcie, moi drodzy, to jest... Który to jest dzień? To jest 47. Zadowolonych 50, z czego 3 produktów nie było. No czyli pewnie nie znalazł ktoś papieru toaletowego. No nie zastanawiajmy się nad tym, ale zobaczcie my, jaki przychód. Czyli 3700 mieliśmy obrotu. Poprzednio było chyba trochę mniej obrotu sprzedaży. Więc widzicie, nowe produkty zwiększyły nam znacznie sprzedaż. Przy czym no kupiliśmy towaru za 1700, a ulepszenia, jeszcze tam te renty całe, także... No i to mi się na przykład nie podoba. I herbata podrożała. To mi się bardzo nie podoba, że my nie, jakby nie nadążamy na to patrzeć. Dobrze, widzowie, to plan jest taki. Ile my tu mamy? 10 tysięcy. No muszę trochę... Aka, światło. Ja zawsze światło na początku zapalam. Przecież nie będę z wami po raz kolejny towaru zamawiał, bo was to zanudzi. Zrobię sobie tutaj takie jakieś przemyślenie z tym, żeby tutaj była ta cała półka z ziemniakami, jak mi się to uda ogarnąć. Zobaczcie, jak to jest pusto. Także ten towar sobie uzupełnię, no bo to nie jest dla was nic, myślę, interesującego. Tu też się chipsy skończyły, czy ja je przestawiałem? Nie, nie przestawiałem. Coś było chicken. Nie, to nie wiem, co było. To już nie wiem, co było, ale to w komputerze zobaczę. Także uzupełnię ten towar, moi drodzy, dość konkretnie. Przelecę chyba 2 dni, żeby było, no bo na to ulepszenie, czekajcie, bo w końcu chyba już zapomniałem, ile na to ulepszenie potrzebujemy. No, 16 tysięcy, także ja bym musiał mieć 20 tysięcy na koncie. No to według obrotów 3700 to są 2 lub 3 dni. 2 lub 3 dni w grze i damy radę. Także widzowie, widzimy się za chwilkę i dalej lecimy z rozbudową sklepu z kolejnymi nowymi produktami. No i jesteśmy, kochani, jesteśmy po dla was krótkiej przerwie, a dla mnie to była bardzo długa przerwa i się trochę napociłem. Ewidentnie w następnym odcinku będziemy rozkminiać temat magazynu i ewentualnego pracownika, bo powiem wam szczerze, że
Nie wiem, ile tych dni w grze zleciało, to zobaczymy sobie, jaki tam mamy dzień. Tu nam nigdzie nie pokazuje. Ale no mamy 22 tysiące. Idzie to ładnie, ale powiem wam, że no trzeba tylko towar uzupełnić. Także, moi drodzy, no jeszcze na licencję, kurczę, nas tu żadną nie stać. Jeszcze musimy wbić, także jeszcze będę musiał troszkę przetrzymać. No nie, no 20 tysięcy to już raczej nie uzbieram. Zobaczmy, co się powiększyło. Nadal, widzicie, nadal, czekajcie, wejdziemy sobie na zamrażarkę. Także te moje napocenie się średnio dało. No nic, no wiecie, no, jakby to nie patrzeć, możemy coś tutaj wykombinować. Niech tutaj już ten dział na siebie zarabia. Albo taką... Zaraz coś wykombinujemy. A nawet już chyba wiem co. Tylko teraz tego tak nie zrobimy. Będziemy musieli odwrotnie. A, tylko tam bym chciał przejście zrobić. Czekajcie. To nie tak. To nam to te ziemnioki, jak to się mówi u mnie tutaj w Poznaniu, pyry. Będzie trzeba przestawić. Jakieś tam przejście będzie. Wąskie, ale będzie. Wtedy tutaj... Nie, to i tak pewnie tak nie wypali. Kurczę, no to widzicie. No musiałbym 20 koła jeszcze uzbierać. Nie, według mojego pomysłu ja muszę... To mi tak nie pasuje, bo o, zobaczcie. Chleb między mąkami będzie, to tak też dziwnie troszkę. No ale zobaczmy. No, czekaliśmy na ten moment. Myślę, że w dzisiejszym odcinku z tą licencją może być ciężko, bo zanim ja wbiję ten 42 level, to jeszcze... No to tutaj troszkę jeszcze zajmie. Możemy sobie zobaczyć, jak to będzie szło, ale... Znaczy, no można to jakoś, widzowie, moi drodzy, kochani. Ale nam się sole nasprzedawały i pieprze. Wiecie co? A, bo tutaj ten dzyndzel wystaje, kurde. Widzicie, to tak nie jest, tak sobie zaplanować sklep, jak jakiś... W ogóle muszę chyba wstawić na pewno, znaczy na pewno, na 100% muszę wstawić regał. A, bo teraz nie przestawimy. Pewnie przestawimy, dobra. Słuchajcie, na pewno muszę jeden regał wstawić typowo na ziemniaki, bo powiem wam, że z tymi ziemniakami to jest niezłe jaja są. W ogóle zobaczcie, zaproszę was tutaj, moi drodzy, przed sklep. Zobaczcie tą gimelę, moi drodzy. Zobaczcie tą gimelę. I to w większości w kartonach jest papier toaletowy, kurczaki i ziemniaki. Dlaczego? To tak leży, bo ja tylko ciągle cyk, latam jak taki oszalały, bo ciągle to się kończy. Także, moi drodzy, to nie jest wszystko tak hopsiup. Tu bym się zastanowił, nie, aż bym chciał ten kwadracik kolejny mieć wykupiony. To, bo to mi tak tutaj... Ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. No musimy, słuchajcie, jakoś to miejsce zagospodarować, żeby na full je po prostu wykorzystać. I mój pomysł byłby taki, zobaczymy, z 3 regały kupimy, może 4, 3. 3. Najchętniej bym tamtego się właśnie pozbył. Czekajcie. No tutaj ten regał, to by był czas, żeby się tego regała pozbyć. Aczkolwiek on jest z alkoholem, nie chciałbym, nie wiem, czy tam chciał dział alkoholowy robić. Pyk, pyk. Zacząłem sobie ostatnio skakać. I skaczę po tych wszystkich różnych meblach. Jest mi od razu wygodniej biegać, bo powiem wam szczerze, że gdybym nie skakał jak taka żaba, to po prostu bym się chyba wykończył, zobaczcie. O, ale to jest gimela. No, wróciliśmy do korzeni, widzowie. Obiecywałem, że nie będzie bałaganu, ale to jest jednak tutaj trudniejsze, niż się nam wydawało. No, może zastawmy to okno, chociaż ja staram się okien raczej nie zastawiać, ale... No, a, to dupa. To nam nie wyjdzie tak, jak ja sobie to planowałem. Kurde, szkoda, że to tak nie można jakoś fajniej tutaj tworzyć. Nie podoba mi się to strasznie. Czekajcie. Teraz nie przestawimy tego, bo tu karton. No widzicie, karton z ziemniakami. No, ziemniaki są wszędzie dosłownie. Dobra, załóżmy, że to będą ziemniaki. Już się pozbądźmy tego kartona. O! Weźmy od razu kolejny regał. To nie jest, widzowie, takie proste. Ja nie mówię, ja nie narzekam. Ja to z satysfakcją mówię, że się napociłem. Dobra, to też będzie taki regał ziemniakowy. No w sumie już sam nie wiem, co gdzie będzie. Widzowie, na ten moment to ja nic nie wiem. Nie pytajcie mnie. Nie znam się, nie orientuję. Zarobiony jestem. No przyjmijmy, że dobra. To tu jeden regał wejdzie i tu wejdą jeszcze z dwa. Ale czy one nam dadzą coś do nowych produktów? No nie mamy wyjścia. A, to ja tu...
No nie. To będzie, powiedzmy, regał z mlekiem. Czy mamy jeszcze jakiś regał? Jeszcze jak ja. Mam nadzieję, że mnie tu nic nie rozjedzie, bo już mnie raz tutaj w którymś odcinku widzieliście, moi drodzy, już mnie raz to jakieś auto pogoniło i to dosyć konkretnie. A, tylko tu nie wstawimy więcej regału, bo on będzie inaczej wystawał. Przez to, że tu... O, ale tu ciasnota się teraz zrobiła. Oho, ho, widzowie. Chyba, że te przesuniemy. No możemy, możemy przesunąć. Tylko tam się ciasnota zrobiła, muszę to jakoś ogarnąć. I koniec regałów, tak? Koniec regałów. Dobra, trzeba jeszcze z jeden kupić. No trudno, jak inwestycjone to inwestycjone. To lecimy po całości, kupimy dwa. Cały you can, widzowie. Ale jak widzicie, jak sami widzicie, moje inwestycje póki co mi nie szkodzą. Jak sami widzicie, jest to na razie jak najbardziej korzystne. Jeszcze nie zbankrutowaliśmy, a wręcz odwrotnie, fajnie się rozwijamy. Także myślę, widzowie, że całkiem spoko. Na pewno chcę się pozbyć, tylko teraz jak to zrobić, bo tam bym musiał wyprzedać te wszystkie wódki, bo nie chcę tego regału w tamtym miejscu. Moja decyzja jest ostateczna i nieodwołalna. Dobra, niech sobie na razie to tak stoi. Nie chce mi się przestawiać, widzowie. Sorry, nie chce mi się przestawiać. Dobra, co my tu mamy? Ziemnioki. No to gdzie by te ziemnioki? No dobra, ziemnioki niech sobie stoją tu. Pyry. Zobaczymy, czy to i tak będzie za mało na ziemniaki, więc i tak będę musiał gdzieś je na na jakąś dolną półkę i tak, bo latałem, naprawdę, wierzcie mi, latałem jak oszalały, żeby te ziemniaki, no tu mogą sobie być, jeść nie wołają. No, jeszcze z jeden karton można rozpakować. Zresztą wiecie, jak zaczniemy dzień w celach zarobkowych, kurczok. Jak zaczniemy dzień w celach zarobkowych, a i tak na razie nie mamy licencji, to myślę, że się nic nie stanie, jak te ziemniaki, które mamy w kartonach, po prostu rozładuję na dwie półki. Bo i tak nic ciekawszego tu na razie nie wstawimy, no aż tak z towarem nie mamy wyboru dużego, widzowie, także... Myślę sobie, że o, rozpakujemy te wszystkie ziemniaki, zobaczymy, ile ich w ciągu takiej dniówki zejdzie, bo oczywiście, że można je... O, znowu kurczok. Tutaj papier, a jeszcze papier toaletowy. Gdzieś bym musiał miejsce na papier znaleźć. Dobra, ziemniaki. Bo to zdecydowanie to jest za mało na papier toaletowy. Tyle wam mogę z doświadczenia powiedzieć, a doświadczenie w strajtaśmie nabrałem dość intensywne przez ten odcinek. Tylko, że tutaj już nie ma strajtaśmy, tu są piwka. Tej wódki nie chciałbym tu wstawiać, bo... Znaczy tak, nad... Bo widzicie, jest ten problem, że... Te... Już wam mówię, jaki jest problem. Te piwo w tych dużych beczkach, ono dość mocno schodzi. Więc tylko taka forma na dole to jest za mało. I teraz, żeby znowu kurczak, no widzicie, weź tu się odnajdź. Znowu kurczak, a w ogóle kupili te kurczaki, zobaczmy, czy nie trzeba uzupełnić kurczaków. Cyk. Nie, bo ja chyba uzupełniałem towar. Dobrze, widzowie, ale może się da. O sobie jeden karton tu na zamrażarkę. Przyjmijmy, że nie da się. Da się, dobra. No, stąd lepiej widać. Także mój plan na pewno byłoby jeszcze to wykupić, ale to już jest, nie no, w sumie te 20 tysięcy, ja tak mówię, że inwestycjone czy coś, a przy tym tempie, jakie mamy rozwoju, no to myślę, że nie ma problemu. Tylko tutaj ta ciasnota, tu jest mi trochę za ciasno, jakoś taką klaustrofobię dostaję, jak tu wchodzę. Coś tutaj spierdzieliłem, trzeba by trochę to przesunąć, ale nie da się przez ten regał. I może, żeby tak się tutaj klaustrofobicznie nie czuć, po prostu, widzowie, zrobimy tak, że byle jak, niech ten regał sobie lepiej, niech sobie stoi byle jak tutaj, prawda, niż by miał stać, o, nawet na środku go bardziej damy, w sensie tam. Lepiej niech ten regał sobie z tą gorzołą stoi byle jak w tym miejscu, niż ma stać bardzo byle jak w tym miejscu, bo w tym miejscu było bardzo byle jak. Zobaczmy, czy coś tu jest do uzupełnienia. Nic nie pokupowali niestety. Nie wiem, jak to się stało, że mięsa nie wykupili, albo to ja się zawiesiłem i uzupełniałem. Bo słuchajcie, to jest takie tempo, jakie mi ten Supermarket Simulator narzucił, że ja już
ja już się gubię. No to myślę, że będziemy musieli, ja będę musiał tu jeszcze chwilę podziałać, bo to potrzebujemy do szczęścia, moi drodzy. Więc sekcji na pewno nie kupię, no bo to bym, chociaż 20 tysięcy uzbierać, to jeszcze nie jest, przy tych tutaj ruchach, które robimy, nie jest to majątek, bo widzieliście, że nie wiem, ile mi te 2000. Wiecie, że chyba utarg z ostatniego dnia to był 4000? Ja nie jestem przekonany, czy to 4 dni mi zajęło, czy ile. Ale to już tam sobie zobaczycie na podsumowaniu, bo myślę, że to również z uwagą śledzicie, także będzie wyzwanie dla widza. Natomiast tutaj muszę mieć 42 level, który myślę, że wejdzie dosyć szybko. I tu jest jakieś WC, coś tam, to są pewnie znowu, słuchajcie, z działu chemicznego, więc mój plan będzie polegał na tym, że ten dział chemiczny będę musiał gdzieś przesunąć. I w ogóle będę myślał o trzeciej kasie, więc nie wiem, czy przypadkiem tego też nie przesunę. A jest taka ewentualność, bo lodówki mógłbym wstawić tutaj. O! To nie byłoby takie głupie, widzowie, czekajcie. Tylko tutaj przejście pewnie zostawimy, co? No zostawimy, na razie tymczasowo. Nie liczy się. Tymczasowo to się nie liczy. Ja czasem potrzebuję chwili, wiecie, chwili zastanowienia, widzowie, potrzebuję, jak mam jakieś ruchy robić. To czasem muszę chwilę się na spokojnie zastanowić, dlatego takie rzeczy jak projektowanie często robię właśnie poza odcinkiem, bo no tak jest mi po prostu łatwiej. Ale to i tak byśmy musieli ten kwadracik tam kupić. To by nam całą sprawę rozwiązało, bo zobaczcie, tu byśmy wtedy mieli miejsce na trzecią kasę. Ja bym ją chyba tak dokleił po prostu jako trzecią. I to by było spoczko. Dział chemii nie chciałbym wtedy, żeby był na wejściu. Nie wiem, co to są za produkty. No dopiero sobie zobaczymy, jak je kupimy. Więc tu by mogły sobie... A dział chemii za mną? Za mały. Trzy regały tam są, to jest za mały, więc dział chemii by musiał być, trzeba to jakoś tak po prostu jakby przesunąć, że tu dać jakieś takie popularne produkty, tu by był może dział chemii, ale trochę za duży znowu by był, bo to by były raz, dwa, cztery regały i razy dwa, czyli 8. Tak, już jeden regał byle jak wstawiłem, to już wstawię drugi. Nie, tak nie będę, o kurde, teraz nie wstawię, czekajcie, musimy to zrobić inaczej, musimy do pudła regał. Dwa regały w takim razie będą chwilowo. Tymczasowo, widzowie, wy tego i tak nie będziecie widzieli, bo ja szybko sobie tutaj, nawet jak widzicie, żeby coś mi nie stało na ziemi, to po prostu wykorzystam puste półki. Ziemniaków nawaliłem, jeszcze przyniosę. I pewnie, no tutaj bym nie... Wiecie, bo mnie by tu też kusiło to, że jakbym dokupił ten fragment, to bym pociągnął dalej ten rząd zamrażarek. Dlatego, że no tak jak i pizze dają radę w takiej formie, te crab sticki, tak, czy tam frytki, czy lody dają radę, tak, no z kurczakami różnie to bywa. Na pewno z dwie zamrażarki bym dokupił. I to mi tak tu nie pasuje, że to jest taki kwadracik, bo to mi koncepcję całą tutaj, kochani, popsuło. Więc ja bym chyba przeleciał jeszcze parę dni, się przemęczył i wtedy te nowe produkty, moi drodzy, wstawimy. Ale wiecie co, ja myślę, że i tak do godziny odcinka już dobijamy, to jest dosyć długi odcinek, staram się akurat, tak jak z Eurotracka odcinki są długie, wiadomo, jest długa trasa, tak staram się z supermarketu nie robić dłuższych odcinków niż godzinę. Także myślę, że ten plan, bo to mi wiem, że zajmie jeszcze no dużo czasu realnego, nie? Ja tutaj oczywiście wam nagranie spauzuję, ale wiem, że żeby dobić ten poziom, to mi trochę zajmie. Czyli to byśmy zrobili może w takim połączonym następnym odcinku razem z magazynierem. Czyli dokupimy tą sekcję, no to te 25 tysięcy bym musiał mieć na koncie. Mi się wydaje, bo zobaczcie, sekcja... Sekcja to jest 20 tysięcy i licencja 5600, znaczy nawet 20, no to 28, nie? Bo towar trzeba kupić. Około 28. Ale jakiś kredyt zawsze jakby trzeba, to się weźmie. No powiem wam, że to jest jakaś opcja, tylko tu muszę to rozplanować już dokładnie, bo ja nie chcę jakby wam na odcinku też motać, chociaż cieszę się, że wam podoba się
ta seria, którą nagrywam, także pozdrawiam was serdecznie. Jestem wdzięczny za wszelkie miłe komentarze, bardzo mi miło. Ale ja to muszę zaplanować. Widzowie, ja to muszę zaplanować, chociaż mam tu jeszcze jak... Nie, to by cię nie sprawdziła ta opcja, która mi teraz do głowy weszła. Żeby dział chemiczny... No chyba, żebym przestawił gdzieś te... No chyba, że jak kupimy magazyn, to ja ten komputer przez... Ale nie, to mi nic nie da, bo tam jest wtyczka do kontaktu, znaczy prąd. Światło, jakby kto wolał, tak? Wiecie. Włącznik światła, także nie. Tu by mi na pewno było łatwiej, gdybym ja już to sobie jakoś ułożył według jakiegoś schematu konkretnego i według konkretnych działów. To znaczy teraz no już prawie konkretne działy są, no bo są ryże, spaghetti jest gdzieś tam obok siebie, mąki były obok siebie, teraz niestety się tu chleb wdarł. No cóż, teraz to już w ogóle się zrobił bajzel, jeśli chodzi o lodówki. Bo po przestawianiu, nie wiem po co przestawiałem w sumie te lodówki, jak mam być szczery. No chyba, że po to, żeby tu wstawić... O, wiem widzowie. To by nie było takie głupie. Jeśli pozbyliśmy się lodówek, ach, to mamy miejsce na... I tu będzie ten dział alkoholowy i on będzie tak jakby w jednym miejscu i będą sobie tutaj na półkach browarki. To ta lodówka, a lodówka z wodą może sobie tu stać. Tylko wiecie co, ja nie wiem, czy tą lodówkę z wodą przypadkiem tak nie postawić. No tak kijowo to... Znaczy z tej strony wygląda całkiem spoko. Z tej, no tak kijowo. No nie wiem, nie mam zdania. No ale nic nie zrobię z tą lodówką z wodą. Mogę ją ewentualnie, tak jak była, dokleić na przykład tu na środku. Tak, o. Okej. Coś może w ten deseń. O, no to prędzej tak. Prędzej tak. No dobra, no to tutaj piwka wejdą. Tutaj są jeszcze te chipsy. Tam ich chyba nie mam w kartonach. Więc tak by było spoko. To już mi się podoba, bo jest większa taka ulga. Jakbym tak się zastanowił, to może po przesunięciu tych zamrażarek jeszcze by mi jedna weszła. Na przykład tak w drugą stronę. Albo tu. To bym nie musiał więcej kupować. Ale to by chyba już tak kijowo wyglądało. Tak bym nie chciał. Tak jasno, słuchajcie, mamy w tym sklepie. Się zawiesiłem. Tak mamy jasno, że wychodzimy na zewnątrz. Ja myślałem, że to jest ciemno za... Ale ładnie zrobili te drzewka. O, patrzcie. Pięknie. Naprawdę graficznie to szacunek, nie? Zobaczcie, słońce, które jakieś refleksy daje. Kiedyś się może przejdziemy tutaj po tej dzielnicy. Zobaczymy, o, zobaczmy, gdzie taksówka jedzie. To inaczej, ale zahamowało. To ale brzydkie. No i po gościu przejechał. Ale dziwne, brzydkie auto. Ale już nie czepiajmy się, słuchajcie, że auta są niedopracowane. Dookoła sklepu się przejdźmy. Co tu jest? To zamknięte chyba. Zagrafitowane. Tak pewnie specjalnie zrobili, żebyśmy, wiecie, daleko nie mogli wyjść. To są wszystko nasi sąsiedzi, nasi klienci. Jest jakaś drabinka, ale pewnie na nią nie wejdziemy. Już nie będziemy kombinować. Tu też coś jest. Widzicie? To tak, ale w sumie jakby... Ja nie mam o to tutaj jakichś uwag, że to jest tak pozamykane, te drogi są. No bo wiadomo, że my jesteśmy w supermarkecie. I to, że z tego supermarketu możesz wyjść, go obejść dookoła, moim zdaniem jest tylko na plus. No bo to jest gra z supermarket. Tutaj nie mamy potrzeby nigdzie tam... chodzić, więc byłem ciekaw, jak to jest rozwiązane i teraz już wiem. Dobra, widzowie, ja myślę, że dzisiaj już nie będę nic kombinował w dzisiejszym odcinku, bo tutaj już szczerze trochę się zmęczyłem, bo no chyba z 2 godziny siedziałem na tej pauzie i tutaj kombinowałem i to jest te w kółko takie bieganie, aż od tego się w głowie kręci, jak tak w kółko biegasz i te towary ładujesz. Nie mówię, nie narzekam, jest to mega przyjemne, ale jak ze wszystkim, jak czegoś co za dużo, to niezdrowo, także ze wszystkim umiar jest skazany. Sobie jeszcze na koniec to doładujmy. Ja tutaj jakoś wykorzystam, o, papiery toaletowe powrzucam, bo one również gdzieś tam schodzą, więc o, proszę, jak na życzenie. Żeby tak kartony się nie walały po prostu tutaj. Też powrzucamy papiery toaletowe, żeby po jakoś tam wykorzystać te półki, które kupiliśmy, a na razie i tak nic więcej
Myślę, że nie zdziałamy, bo 42 level to jeszcze troszeczkę ten tutaj tej sprzedaży będzie musiało być. Jakby nie martwię się o 20 tysięcy, ale to nie będą na pewno 2 dni. No słuchajcie, bo bym musiał mieć u targu widzowie 10 tysięcy jednego dnia, więc no nie oczekujmy, że 20 tysięcy w 2 dni robocze. I dlatego jestem świadom, że jednak to zajmie troszkę więcej czasu, bo to będzie około 4 dni, tak na moje oko, nawet do 5 dni, zarobienie tej kasy, która jest potrzebna. To dlatego wolę to zrobić już w następnym odcinku, bo wiem, że tutaj czasowo się nie... A czokpiki możemy jeszcze dodać. Widzicie, no bo tak moja praca cały czas tak wyglądała, tak? Oni tam sobie kasowali na tej kasie, a ja cały czas cyk, 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 cyk i... To tak naprawdę na dłuższą metę jest troszkę męczące, także też będzie plan z magazynem, żeby ci pracownicy mi trochę chociaż... Jakby ja nadal będę chciał te wszystkie rzeczy robić sam, tak? Czy tam czasem na kasie. Ale żeby ci pracownicy trochę mnie wyręczyli, chociaż jeden pracownik, chociaż jeden. Także to tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Ja się będę z wami żegnał, bo jak widzicie, no jest to tutaj duża poprzeczka i tutaj wiadomo, że mógłbym z wami na odcinku to robić, siedzieć, kasować, no ale ile można? No to jest jakby w kółko to samo, nie? To jest w kółko to samo, a poza tym widzicie, musimy wbić 42 level. No idzie to dosyć szybko z tymi levelami, ale no wiadomo, im wyżej, tym wolniej. Jakiś bidet, coś tam, też jakiś toalet, papier. No zobaczymy, widzowie, zobaczymy wszystko, co to się tutaj nam w tej licencji kryje. Także to już w następnym odcinku. Ja może coś tu jeszcze przestawię, słuchajcie, poza odcinkiem, żeby... Chociaż tutaj mnie ten regał aż tak nie razi w oczy. Nie jest to jakaś rewelacja, ale aż tak w oczy nie razi. Myślę, że tak na razie może to sobie stać. Tymczasowo, nie? Także to tyle, moi drodzy. Dziękuję za oglądanie. Drogi, wspaniały, cudowny widzu. Będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. A my się widzimy już jutro. Także trzymaj się. Cześć.